Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia, w końcu Koch PW. Pada. Jak było pięknie, były nagrywki, kurczę, znalazłem dzień, ponagrywam sobie wypowiedzi, no i akurat, a może i dobrze trafiłem. Tak jak widziałeś, pierwsze podejście, 5 ml na litr wody, czyli 1 do 200 i osuszanie auta. I co? I poezja. I dlaczego tylko z tym podjazdem? To później. Później sprawdziłem go jako, będę krzyczał, jako quick detailer 1 do 50. Dlaczego 1 do 50? Z tego względu, że moim zdaniem są najlepsze efekty, chyba jeżeli chodzi tutaj o rozcieńczenie, poślizg i zbieranie tej wody. Jako QD nie przepadam, naprawdę, jakoś nie bierze mnie ten produkt, jeżeli chodzi jak użycie go jako quick detailera typowo. Ale jeżeli chodzi o opryski i osuszanie, rewelacja. I dlaczego tylko 5 ml? Bo są najlepsze efekty. Dlaczego? Z tego względu, że najmniej zostaje wody. Im wyższe rozcieńczenie, tym więcej kropelek. A właśnie. I zdecydowanie 5 ml i masz piękny zjazd wody. Fajne zabezpieczenie.
Z tego względu, że... A, właśnie, tutaj kiedyś ktoś pytał, ile ten koch posiedzi. Do następnego mycia. Nie róbmy z niego jakiegoś, kurczę, cudotwórcy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, bo to jest produkt, który ma ci dodać poślizgu przy osuszaniu, delikatnego połysku i do następnego mycia siedzi. No 1 do 50 też próbowałem z oprysku, to może 2 mycia. No może. Co jest fajne? Jeżeli panel masz bez zabezpieczenia, też pojawi się hydro do następnego mycia. Takie produkty ja uwielbiam przed korektą. Myjesz, konkretnie zbierasz gruz z auta, czyli pełna dekontaminacja i przed cięciem, wiadomo, trzeba auto osuszyć, nie? I tu, kurczę, zawsze jest tafla. Lakier jest, powiedzmy, w miarę szorstki, bo to wiadomo, jak porysowany. Nie ma zabezpieczenia. Wjeżdżam właśnie z kochem. Albo z innym. Będzie jeszcze taki produkt podobny do kocha. Ale tutaj, moim zdaniem, koch, kurczę, bryluje. No, lubię go. Lubię go po prostu z tego względu, że zostawia bardzo małą ilość wody. I właśnie na lakierze, który nie ma zabezpieczenia, mamy naprawdę fajny zjazd. Można powiedzieć, że takie, kurczę, taflowanie. Ale żeby nie było, że ten produkt jest taki... raczej taki. Jest zajebisty, naprawdę. Ja jeszcze, właśnie. I używam go do regularnego mycia felg. Czyli ulubiony wheel cleaner, szampon. I daję go 5-10 ml na litr. 10 ml, no niby dużo, ale słuchaj, jak on uzupełnia właśnie takie produkty. Kurczę. Jak masz zabezpieczenie, patrzę na Audi, jak masz zabezpieczenie na felgach, rewelacyjnie go uzupełni. Ale podoba mi się to, że dodaje mega poślizgu przy myciu pędzlem. Właśnie, rewelacyjnie. I zostawia lepsze hydro, jakby nie było. Co ważniejsze, zauważyłem, na powłoce, która siedzi na Audi, mam powłokę, która jest, może nie jest mistrzem zabezpieczenia, jeżeli chodzi o trwałość, długość zabezpieczenia, ale jest mega, jeżeli chodzi o samooczyszczanie. Naprawdę. Plus właśnie ten koch, który skurczy byk, naprawdę, jeżeli chodzi o później o wypłukanie felg, czyli mycie wstępne po kochu, jest zdecydowanie fajniejsze. Nie przyczepia się tak mocno, ten osad z klocków. Naprawdę. I to specjalnie sprawdzałem, bo porównywałem sobie stronę prawą bez kocha, lewą stronę z kochem. I tam, gdzie był koch, zdecydowanie fajniej spłukiwało mi się pył po klockach. Pod tym względem bomba. Minus przy takim myciu. Niestety, delikatnie osłabia pianę przy danym szamponie, którego używasz do mycia czy cleanera. I dlatego robimy tak proporcje większe. Czyli tam, powiedzmy, jak dajesz 30 ml, daj 40. Jak dajesz 10, daj 20. No niestety zaburza troszeczkę piankę. Ale ja i tak wolę mieć tą piankę minimalnie mniejszą, ale mieć mega poślizg i po tym właśnie takie przyjemne zabezpieczenie. Obłędnie, naprawdę obłędnie uzupełnia powłoki na felgach. Poprawia hydro, no bez dwóch zdań. Żeby Ci to udowodnić, zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, tam na szybko umyte, kurcze, w bańku. Czarny felunek. Oczywiście hydro nie jest jakieś mega kosmicznie poprawione, ale widać, że ten zjazd jest fajniejszy, przyjemniejszy i naprawdę rewelacyjnie się myje z tym kochem. No dobra, jeżeli chodzi o takich szybkich zawodników, szybkie zabezpieczenie, jeżeli chodzi o osuszanie właśnie, myślę, że koch tutaj w pierwszej trójce bryluje. Jakość, wydajność, naprawdę. I 5 ml zdecydowanie wystarczy, jeżeli chodzi o osuszanie auta. Grubie bym się nie pchał. Nie ma sensu. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!